Oj widzowie, Wesker mnie pokonał. Pokonał mnie po prostu. No nie ukrywam, granie Weskerem jest dla mnie bólem. Trzy streamy spędziliśmy grając Weskerem. Zagraliśmy w dniu premiery, zagraliśmy następnego dnia i zagraliśmy kolejnego dnia. I właśnie tego trzeciego dnia już się poddałem. Próbowaliśmy robić zwycięstwa pod rząd, ale Wesker nie dość, że jest cholernie pobugowany, to jest jeszcze po prostu bardzo, bardzo słaby. Ciężko się nim gra. Jego umiejętność jest bardzo specyficzna i chociaż od zdarwa był w stanie znaleźć na nim jakiś potencjał używając Q de Gra, tak ja sam nie uważam, że to jest na nim dobry perk. To jest tylko 5 staków w ciągu całej gry, a i tak naprawdę, nie ukrywajmy, to jest 5 staków, każdy stack za jednego gena i te 5 hitów naprawdę myślę, że nie jest grą wartą świeczki. I Wesker, no złamał mnie psychicznie na dobre 10-15 minut no i skończyło się to bardzo nieprzyjemnie. Dlatego zaraz po tym, jak już uznałem, że nie będę grał Weskerem, to przesiadłem się na Billiego, żeby pokazać czatownikom, że nawet po niegraniu Billim przez tak naprawdę gruby tydzień, a nawet więcej, 2 tygodnie, jestem w stanie wygrać mecz za pomocą podstawowych tak naprawdę rzeczy, podstawowych taktyk i nie zmuszając się do grania w jakiś super chamski sposób. Także dzisiaj przedstawię wam ten mecz i mam nadzieję, że spodoba wam się. On był on właśnie robiony na streamie, więc jeśli chcecie zobaczyć więcej takich meczy, to serdecznie was zapraszam na moje streamy. A teraz przechodzimy już do właściwego meczu, także zapraszam do oglądania. O kurwa, ale refleks. No, i powiedzcie mi, czy Wesker może coś takiego zrobić? Nie może, bo jest bezużyteczny. Czy to może zrobić Wesker? Nie może zrobić. Dlaczego? Bo jest bezużytecznym killerem. To i tak było tylko po to, żeby zamknąć ją na tym regionie. Nie będę kombinował, tylko się zbliżę na maksa. I down. Trzecie powalenie. Jeden gen. Trzy instadowny. Killerem, który wyszedł na początku gry. A nowy killer, który wychodzi, nie jest w stanie nic takiego zrobić. Nie szczekaj, piesku. Jedyny problem to te okna i ta Michaela widać, że to rozumie, więc ją zostawię i pójdę za Jill w tym momencie. Kolejna paleta. Kolejne powalenie. Niszczy palety, powala surwów, robi co chce. Wesker jest pomyłką. Pomylonym killerem, który nie ma sensu. I zamkniemy ją sobie teraz tak, że nie będzie miała gdzie wyjść. I odpalamy piłę. Teraz możemy ją sobie tutaj zamknąć na spokojnie, poczekać aż się piła trochę odnowi przegrzanie, w sensie czekamy na jej błąd, czyli gdzieś pobiegnie za daleko, na przykład tu. I mamy down. Mało tego, będziemy mieć zaraz kolejny down. Dead hard, ok, w porządku, to jest zawsze coś. I ona teraz jest na chwilę wykluczona, skopię sobie tego gena. Powalony kolejny surf. Luzik. I mamy ponownie Scourge'a, bo skoro tamten został zdjęty, to możemy zeskorżować. Fajnie. Ona przyjmie hita na zegarku.
A że mamy tutaj tak naprawdę trójgen, to możemy sobie tu siedzieć, chillować bombę. Mamy powalenie i kolejny skorcz na naszym trójgenie. Chillujemy, bo i tak jesteśmy w obszarze z trzygenem. No i mamy powalenie. Czy może tak zrobić Wesker? Nie może. Dlaczego? Bo jest bezużytecznym killerem. Super. I nawet chyba dotargą go na tego Scourge'a, co będzie jeszcze lepsze. Bardzo chętnie. Dead Heart, no nic. Nie dotargą go w takim razie, ale nie ma problemu. Mamy czterech rannych survów. I ta paleta jest ważna, żeby ona sobie poszła. Tutaj Karlosik nam się teraz wypierdoli elegancko. Super. Tak, oni robią tamtego gena. Jest ich dwójka, więc myślę, że śmiało mogę tam pojechać. Bardzo możliwe, że jest ich tam trójka nawet. Super, będziemy mieć zabitą Michaela, więc to jeden surf więcej i powoli możemy zacząć kończyć grę. Fajnie by ją było jeszcze na Scourge'u zabić na tej stronie mapy, bo i tak już tu nie będziemy wracać. I upewnimy się, że nie zrobią gena na tamtej stronie, zrywając nasz trzygen. Hop! Jeśli nie mają próba i skrzynek, to go nie zdążą zrobić. Mieli próba i skrzynki, ale to nic wielkiego, bo i tak sobie zabijemy kolejną osóbkę. Fajnie. I dla punktów stylu sobie przejadę go piłą. Hop. I tym się da grać. I tym możesz sobie zapewnić 4. 3 kile w każdym meczu. Wystarczy, że pomyślisz. Nawet tego nie musisz robić. Po prostu wygrywasz tym mecze. A na Weskerze choćbyś się spiął jakkolwiek chcesz. Nie ugrasz. Teraz się udało. Nie trzeba było tunelować, nie trzeba było kampić niepotrzebnie, nic nie trzeba było robić. Cały mecz, ja miałem kontrolę nad całym meczem, od początku do końca. Słychać nawet, że czujesz się lepiej? No, po prostu, co wam mogę innego powiedzieć? Nic mnie tak nie denerwuje, jak killer, który jest słaby i killer, który jest pobugowany. Jednocześnie, oczywiście. Lecisz dalej niż mały. Proste leżenie jej natury, brzemię przyjmiesz kulę, staniesz murem, mordo, liczę na ciebie. Proste leżenie jej natury, brzemię w oczach prawdę widzę jej odwieczne pragnienie.